Łebciu. To co, idziemy na spacer? Dobrze mieć kochaną siostrę. Siostrę? Dobrze mieć kochaną siostrę, to się dzieli cukierkami, nie? Chodźcie. Idziemy się tam przejść, chłopaki, na ten mostek, dobra? Słucham? My musimy przejść. Przejść się tam! Chcesz to grać z Dawidem? Jak widzicie, jesteśmy praktycznie koło azymutu. Tutaj jest ta restauracja. Słucham? A ja w bucie tam wchodzę. Nie słyszę. Polecamy, ale mega duże dania. No mega duże dania to jest akurat chyba dla każdego atut. I zaleta tego miejsca. O, czy ta łódeczka dzisiaj nie parkowała przy Astorii? Mi się wydaje właśnie. O, tutaj jakie puste fragmenty plaży, a to jeszcze nie jest chyba plaża. Nie, to jest plaża. Do lasu? O, jak to fajnie. No tutaj nigdy chyba jeszcze nie dotarliśmy na nogach. Ale ta woda ma kolor niesamowity. No nie, dzieciaki? No wiesz co, wolałabym nie. No możesz spróbować. No. Klara się nie boi chyba, idzie. Tutaj nie jest głęboko, w razie czego. Chyba. Ciężko powiedzieć. A właściwie to po co tam idziecie? No wiem, że umiecie pływać, no nie skaczcie tu dziewczyny. Tu to w ogóle taka zupa, taki jest, zobaczcie, taki... Taka dziura, taka jakby marinka. Ale ta woda tutaj też inaczej trochę wygląda, już tak mniej korzystnie, powiedziałabym. No, no, super, super. Dobra dziewczyny, idziemy dalej, chodźcie. Śrubki są tam na okno. Tu są takie pomościki, widzicie, żeby z tych łódek się dostać. Słyszę, mamo, ja tu chyba się odwracam. To chyba każda mama. No, Matyśka, chodź tutaj do niej, zrobimy sobie zdjęcie, czy wam zrobię zdjęcie. Popatrzcie. Popatrzcie na mnie. Co ty? To może być bardzo płytko, to może być niebezpieczne. Nie skaczemy tutaj. Chodźcie dziewczyny dalej, przejdziemy się. Chodź. Ale dokąd? Ale widoczki z każdej strony. Boże, ta woda jest już zachwycająca. Przepięknie. Trzeba się przenosić, bo w sumie to kończymy już z plażowaniem dzisiaj chyba. No fajnie, tu jest fakt. Mogę wejść, mama, do wody? Mama, chwilę możesz wejść, ale ja chcę tam iść dalej, wiesz? Przejście. Matylda, chodź! No, warto uważać, tutaj muszę się poturbować trochę na tych kamieniach. Przyjemne? Przyjemne? W tym upale to chociażby na chwilę zanurzyć się w wodzie jest zawsze przyjemnie. To prawda. Chodźcie, idziemy zobaczyć, co tam dalej widać. Zobaczymy, czy będzie płytko, czy głęboko. Brzegu, no kawałeczek tylko jest płytko z tego co widzę. Szybko jest głęboko. To by chyba jakieś kuterki. Ostrożnie, ostrożnie. Jest tak średnio wygodnie, nawet w tych klapkach idzie. Ale
Ale co? Co chcesz? Na ten? Nie. Na ten, to niebezpieczny. Nie, Klara, tutaj to nawet jest dosyć głęboko, z tego co widzę. Chodź. Jesteś odważna i nawet dobrze sobie radzisz z tym pływaniem, ale... Ale nie chcę, żebyś tam skakała. Chodź. Przejdziemy się do końca? No właśnie, może się przejdźmy do końca. Tu jaki... Jaki staruszek stoi. Ciekawe, czy to pływa jeszcze. Czy już jest odstawione na wieczny odpoczynek. Ale co tobie się dzieje? No chodź. Nie, zaczek, tu jest głęboko, widzisz to? Nie, 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 nie wchodzicie tu, nie żartuję. Nie. Dobrze. Dziuble. Wiem, że umiesz, Matylda, ale... No, ale nie tak bardzo. Nie chcę, wiesz, kusić losu. Tutaj nie mam takiej potrzeby. Jestem sama z wami. Nie, chodźcie. A boli cię brzuch? Zaraz jakąś kolę trzeba ci skołować. Które tutaj po drugiej stronie urzędują. Chmura piękna zawisła nad tymi górami. Po drugiej stronie. No, nigdy tutaj nie dotarliśmy, nie? Ale tam nie idziesz blisko brzegu. Nie, 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 stój. Dlatego, że jej buty się porwały. Chodź, Klarka. No wiesz co, nie wiem, czy tak fajnie, bo wejście do wody mielibyście raczej mało wygodne. Zapraszam panią z powrotem. Słucham? Pan jest nad sytuacją? Świetnie. Bardzo panować. Ciągle panujesz. Wiesz co, takie mini łódeczki średnio mnie tak jakoś interesują. Nie tą, tylko tamtą? Nie musiałabym, powiedzieć szczerze. Jakby trzeba było, tam popłynęła, ale żeby to było jakieś moje marzenie, to nie. No, słucham cię. Jakby to był rozkaz, jakby to był rozkaz taty, to byś to pewnie robił. To mi rozkazów nie wydaje. Mógłbym mieć ewentualnie prośbę. Prośby. Okej. Okay. Idziemy dalej. Teraz to już wracamy. Słucham? To są paluszy. O Boże, kamulce, z których można zjechać pięknie. O, tutaj też jest fajny, taki dosyć płytki ten brzeg. Słucham? Tam przy tych ludziach możesz chodzić, jak no na chwilę możecie wejść, jak najbardziej. Ale tylko jak ja będę obok. Dobrze, to pokazaliśmy wam Marinkę z tej strony. Idziemy, idziemy. Strasznie wieje, więc nie wiem, czy tutaj dobrze w ogóle, czy w ogóle nas tutaj słychać, co gadamy. Wracamy już do reszty ekipy. No. Tak, tutaj te kamyki są dość niewygodne do chodzenia w klapkach. Nie, nie tutaj, tam gdzie Matylda idzie, chodź. Co? Bój.
spadłeś coś? Muszę twoje zakwyty to schować. Dobra, zmoczyłyście się, idziemy dalej. Chodźcie. Chodźcie. Czekają na nas. Matylda, wyłaź. Ale już idziemy, chodź. Tu może być cieplejsza trochę ta woda niż tam z drugiej strony tej barykady. O, to ta chyba łódeczka właśnie, czy ta motoróweczka, która przed chwilą była tutaj zaparkowana, a którą rano widzieliśmy przy Astorii. Chodźmy już. Nie, o, to jeszcze przy okazji zabraliśmy was na spacer do Pomarinie. Nie wiem, czy to jest marina, ja tak ją nazywam, czy nie dość. Statki, motorówki, statki, motorówki, więc chyba nazewnictwo stosuje dość właściwe. Chodźmy, Klara, chodź. Słucham? Nie, Klara, ja już idę dalej. Dobrze, to by było na tyle, drodzy Państwo. Do zobaczenia w innych.